Szczęść Boże, Krzysztof Losz, witam w programie Polski Punkt Widzenia, a w studio witamy profesora Jana Szyszko, ministra środowiska. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie profesorze, w Krakowie obraduje UNESCO. Przy okazji dużo jest mowy w mediach bardziej, myślę, niż na konferencji o sprawie Puszczy Białowieskiej. Jak to jest? Mamy konflikt z UNESCO o Puszczę Białowieską, czy nie mamy? Bo jak czytam niektóre media, to po prostu wręcz UNESCO grozi nam, tak bym powiedział, na pewną wojną i wykreśleniem w ogóle Puszczy z listy UNESCO. Panie redaktorze, po pierwsze to jest duży sukces Polski, że 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO jest w Polsce. Oto Polska bardzo mocno zabiegała podczas 40. sesji Komitetu w Istambule w zeszłym roku. To był wielki sukces Polski. Ja to chciałem serdecznie pogratulować. Wtedy przewodniczącym był pan minister Konieczny. I tam była taka sugestia, żeby wpisać Puszczę Białowieską na listę zagrożonego dziedzictwa. No to się oczywiście nie udało. Wtedy decyzją właśnie 40. sesji Komitetu UNESCO było stwierdzenie, że ta sprawa będzie rozpatrywana tutaj w Polsce. No i Polska jest świetnie do tego przygotowana. Tu nie ma żadnej wojny z UNESCO, powiem od razu szczerze. Są pewne procedury, które muszą być wykonane. Polska została oskarżona o to, że niszczy dziedzictwo przyrodnicze w Puszczy Białowieskiej. A kto oskarżył, panie ministrze? Ja myślę, że ci, których nazywamy ekocentrystami, czyli tym, którzy się jakby nie podoba to, że na terenie Puszczy Białowieskiej respektujemy prawo Unii Europejskiej, czyli chronimy siedliska i chronimy gatunki, albo chcemy chronić siedliska i chcemy chronić gatunki, które zostały włączone do gatunków i siedlisk ważnych z punktu widzenia wspólnoty, z punktu widzenia Natury 2000. W roku 2007, zgodnie z dyrektywą ptaszą i dyrektywą habitatową, tą całą Puszczę Białowieską, a więc i 3 nadleśnictwa gospodarcze i Park Narodowy, włączono do sieci Natura 2000 ze względu na występujące siedliska i gatunki. I te gatunki i te siedliska ze względu na błędy popełnione w ramach tego, że przestano użytkować w gruncie rzeczy zasoby przyrodnicze 3 nadleśnictw gospodarczych, uległy dewastacji, uległy zanikowi i obowiązkiem Polski jest ochrona tych zasobów przyrodniczych, które zostały wyznaczone w ramach Natury 2000, a to się nie podoba ekocentrystom, czy też pewnym ruchom, które uważają, że Puszcza Białowieska nie powinna być chroniona zgodnie z założeniami Natury 2000, a powinna być poddana tak zwanym naturalnym procesom, jako właśnie, obiekt, który nigdy nie był tknięty właśnie ręką człowieka. Oczywiście to jest wielkie nieporozumienie. Panie profesorze, bo jednocześnie jak czytało się niektóre relacje, czy słuchało audycji radiowych telewizyjnych, to można było odnieść wrażenie, że właśnie członkowie Komitetu UNESCO są przerażeni tym, co się dzieje w Puszczy i że wykreślą w ogóle właśnie Puszczę z listy dziedzictwa światowego UNESCO, co by oznaczało kompromitację dla Polski, a wynika z tego, że decyzje w tej sprawie nie będą podejmowane. Ja mówię, nie wiem, bo wszystko zależy od tego, bo przecież tutaj ten Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO, który obratuje w Polsce, o ile mnie pamięć nie myli, liczy w tej chwili 21 państw i te państwa będą decydowały, jakie sprawy będą tutaj rozważane. Natomiast rzeczywiście decyzją, tak jak już powiedziałem w poprzedniej sesji, było to, że Puszcza Białowieska będzie właśnie tutaj rozpatrywana. Zresztą bardzo o to zabiegaliśmy, dlatego że rzeczywiście o Puszczy można mówić w Puszczy na podstawie konkretnych danych. I przez cały rok 2016, dyskutując oczywiście, informując i Komitet UNESCO, jak również i Komisję Europejską, bo to jest pewien dualizm prawny, żeśmy przygotowali Puszczę do tego, żeby ją rzeczywiście zaprezentować, pokazać jako piękne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze miejscowej ludności, miejscowych leśników, no i oczywiście polskiej nauki leśnej, polskiej nauki polskiej szkoły ochrony przyrody. A czy członkowie UNESCO, ci przedstawiciele tych państw, zdanie pana profesora znają, dużo wiedzą o Puszczy Białowieskiej, czy raczej panie redaktorze, tej wiedzy jest to są ludzie z całego świata i jest rzeczywiście, dlatego też jeszcze raz chciałem powtórzyć, że zabiegaliśmy o to, żeby przyjechali do Polski, żeby pojechali do tej Puszczy, żeby tą Puszczę obejrzeli, żeby nie byli dezinformowani przez tych, którzy być może mają wielkie serce, którym się coś wydaje, ale ma to stosunkowo mało wspólnego z konkretnymi danymi. I z tego też powodu zabiegaliśmy o to, żeby rzeczywiście 41. sesja UNESCO, Komitetu Dziedzictwa UNESCO była w Polsce, licząc na to,
że będzie to i omawiane, jak również liczymy na to, że rzeczywiście podczas można zorganizować wizję terenową, również Polska jest do tego przygotowana, żeby zawieźć tych ludzi do Puszczy Białowieskiej, żeby poznali tą Puszczę Białowieską rzeczywiście, żeby spotkali się z miejscową ludnością i równocześnie, żeby można było prowadzić dyskusję na bazie już konkretnych danych, a te konkretne dane w tej chwili mamy, czyli cała Puszcza została dokładnie zinwentaryzowana w roku 2016 dzięki uprzejmości Polskich Lasów Państwowych. To ogromne podziękowania dla dyrektora generalnego Lasów Państwowych, doktora Konrada Tomaszewskiego. Ta inwentaryzacja kosztowała nas jednak ponad 5 milionów złotych, trzeba o tym pamiętać. W tej inwentaryzacji brało udział ponad 200 specjalistów od różnych dziedzin nauk przyrodniczych i oni zrobili tą dokładną inwentaryzację. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że ta inwentaryzacja objęła całą puszczę, łącznie z Parkiem Narodowym, łącznie ze wszystkimi tymi trzema nadleśnictwami gospodarczymi. Tam jest dokonana pełna inwentaryzacja, czyli są zrobione dokładne mapy tych powierzchni doświadczalnych, prawie 1450. Na tych powierzchniach doświadczalnych zrobiono badania archeologiczne odnośnie historii użytkowania, czy to się zgadza z dawnymi aktami prawnymi, czy też pisanymi z poprzednimi mapami. Tam zrobiono również pełne badania glebowe, tam zrobiono również pełne badania drzewostanowe, ile drzew martwych, ile drzew żywych, ile drzew zamierających, jakich gatunków. Jak również no, zarejestrowano i zrobiono mapy, o ile mnie dobrze pamięć nie myli, prawie 1200 gatunków roślin, zwierząt, jak również z tego co wiem, też inwentaryzacją poddane zostały niektóre gatunki. I ta informacja trafi do członków UNESCO? Jak ta informacja oczywiście nie tylko, że trafi, ale ta informacja jest zamieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska, jak również na stronach internetowych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Można kliknąć, wejść na każdą powierzchnię badawczą, można zobaczyć nawet film, jak wygląda ta powierzchnia badawcza, jak wygląda ten drzewostan i również później zobaczyć mapy rozmieszczenia gatunków, ile osobników poszczególnych gatunków występuje na poszczególnych powierzchniach. Dlaczego żeśmy to zrobili? Dlatego, że spodziewaliśmy się pewnej reakcji również, ciężko tłumaczyć niektóre sprawy, postaraliśmy zrobić tego rodzaju eksperyment, że na 2/3 powierzchni tych lasów zagospodarowanych, obszaru Natura 2000, gdzie zaczęły ginąć siedliska i gatunki, zgodnie z wiedzą leśną, zgodnie z wiedzą przyrodniczą, zgodnie z wiedzą również lokalnych mieszkańców, postanowiliśmy rozpocząć proces naprawczy, czyli zahamować proces destrukcji tych siedlisk i gatunków, a ten proces destrukcji wynikał z tego, że w tych lasach zagospodarowanych, stworzonych ręką człowieka, te pewne drzewostany doszły do pewnego wieku, ponieważ jako drzewostany wiekowe zaczęły zamierać. Zaczęły zamierać właśnie, z powodu panie tego, bo, że nie właśnie, bo padają procesu. Argumenty, że gospodarkę leśną prowadzą leśnicy. Nie mówię pan minister, bo to robią leśnicy. Jest również i leśnikiem. Tak, ale robią to leśnicy nadleśnictwa, że właśnie, że weszli z toporami na kompleksy leśne ponad stuletnie. Jak ktoś, kto no, nie zna się na gospodarce leśnej, to oczywiście no, można powiedzieć, denerwuje się, że prawda, piękne stuletnie drzewa idą pod topór. Tak, panie redaktorze, i to z tego też powodu, prawda, że była tu ciężka jest dyskusja. No, ktoś mówi, tak, wycina się drzewa ponad piękne, stuletnie, stare, straszne, prawda, że tak. te drzewa zamierają, a w związku z tym, jak zamierają drzewa, rozwijają się no, epidemie różnych chorób. Ponieważ się nie zwalcza tych chorób, no to giną całe drzewostany, a zanik drzewostanów spowodował zanik siedlisk ważnych dla Unii Europejskiej, jak również zanik gatunków, które są związane z tymi siedliskami. Więc obowiązkiem Polski jest odtworzyć to, ratować, zahamować ten proces zgodnie no, z zadaniami ochronnymi, albo które wchodzą w zakres no, ochrony czynnej. Natomiast no, cały szereg osób uważa, że właśnie się wycina te stare, przepiękne drzewa, prawda, w związku z tym nie wycinamy. Dewastowanie, wręcz barbarzyństwo. Z tego też powodu, panie redaktorze, żeśmy zrobili pełną inwentaryzację na całej puszczy zagospodarowanej i 1/3 pozostanie nietknięta. Tam nie będziemy usuwali żadnych chorych drzew. Niczego nie będziemy usuwali po to, żeby ktoś się przekonał, do czego doprowadzi tego rodzaju działalność, gdzie będzie tylko i wyłącznie ochrona całkowicie bierna. Nic nie będziemy robili. Nie będziemy wycinali chorych drzew, nie będziemy wycinali suchych drzew, przewracających się drzew ze względu na, chociażby ze względów pożarowych, prawda? I zobaczymy za rok, jak się będzie zmieniała ten część Puszczy Białowieskiej, gdzie zgodnie z wolą tych ludzi nic nie będziemy robili, czyli
nie tkniemy tego w tej chwili toporem, jak pan redaktor mówi, sama będzie działała. Ale 2/3 musimy rozpocząć działania ochronne, gdyż musimy zgodnie z prawem Unii Europejskiej chronić te siedliska, któreśmy tam wyznaczyli, zgodnie z Naturą 2000. I również mogę powiedzieć, że no, bardzo mocno jesteśmy tym zainteresowani. Ten cały projekt, ja bym powiedział, wielki, został rozesłany do wszystkich ministrów świata, jak również jest dostępny dla wszystkich ludzi, którzy chcą ewentualnie się z tym zapoznać, i w stosunku do organizacji, które protestują, które również między innymi no, rozpoczęły pewną batalię w UNESCO, to przecież oni mogą się zapisać i powiedzieć, ja jestem zwolennikiem tego, żeby nic nie wycinać. I ma pan 17 tysięcy hektarów i zobaczymy, jak tam będą występowały te gatunki, które są tak niezwykle ważne z punktu widzenia no, Unii Europejskiej, chociażby dyrektywy ptasiej, tak jak włochatka, tak jak suweczka, prawda, są sowy dwie, które występują, prawda, gdzie one będą lepiej się miały? Tam, gdzie człowiek zacznie chronić w odpowiedni sposób i stwarzać im warunki bytowania, czy tam, gdzie będą naturalne procesy i nic się nie będzie działo? No i oczywiście myślę, że ci, co są zwolennikami jednej albo drugiej koncepcji, prawda, no to będą ponosili później odpowiedzialność również, myślę, nie tylko, no ja bym powiedział, taką no, honorową, ale również pewnie i finansową. Panie ministrze, bo dzisiaj poinformował o ministerstwo, że 8 lipca ma delegacja UNESCO zjawić się w Puszczy Białowieskiej. Rozumiem, że będziecie chcieli pokazać wszystko, co będą chcieli obejrzeć. Tak, oczywiście. Mówię, jesteśmy przygotowani tego. W ramach UNESCO są również i wizytacje terenowe. No skoro jest tak nagłośniony problem, skoro Polska jest tak mocno obrażana, przecież przepraszam bardzo, panie redaktorze, to jest obrażanie Polski. Polska jest krajem, który posiada unikatową bioróżnorodność, a to bioróżnorodność jest jednak wynikiem naszej działalności gospodarczej, powiedzmy szczerze, czyli polskiego leśnictwa, polskiego rolnictwa, polskiego łowiectwa, urządzania, prawda, tych wszystkich terenów, prawda, no więc w związku z tym i się mówi, że Polska niszczy bioróżnorodność, wycina tym toporem te wszystkie drzewa, no to niech ci ludzie przyjadą i zobaczą, jak wygląda puszcza, w którym miejscu wygląda, kto to spowodował, jakie są konkretne dane, niech też ci, no, członkowie UNESCO też powiedzą, tak, ja jestem zwolennikiem zupełnej tej ochrony biernej, prawda, ale się wtedy pytamy, no dobrze, a co będzie z tymi gatunkami i z tymi siedliskami, które są priorytetem na przykład dla, z punktu widzenia Unii Europejskiej, miały trwać. No i za to trzeba ponieść odpowiedzialność. Panie redaktorze, i teraz teren HUK, który powstał, prawda, niech pan zauważy, nie było danych, była ostra dyskusja o tym, że się wycina, niszczy i tak dalej. No w tej chwili mamy już konkretne dane. Konkretne dane na poszczególnych powierzchniach. I ten ruch, ja bym powiedział, lewacki, krzyczy, dlatego że są dane. No, panie redaktorze, to już jest coś niesamowitego. No w tej chwili chyba przyszedł czas rzeczywiście na dialog, tylko rzeczywiście czas na dialog. W puszczy, wobec mieszkańców tej puszczy, w towarzystwie osób, które tą puszczą gospodarzą i na podstawie konkretnych danych. Przecież będzie się można wypowiedzieć, co jest w tym roku, co będzie za 5 lat, co będzie za 10 lat, właśnie na tym terenie, gdzie nie będzie nic robili i na tym terenie, gdzie zgodnie tak, z naszą wiedzą, zgodnie z wiedzą leśną, zgodnie z tą wiedzą i również historyczną, no musimy otworzyć to, co zostało zniszczone błędnymi decyzjami polityczno-gospodarczymi. Czyli inaczej mówiąc, leśnictwo jest nauką empiryczną, można sprawdzić, jakie efekty przyniesie ta i inna. Ekologia jest nauką. Nauką, która wymaga głębokiej wiedzy historycznej. Nie można mówić o środowisku, nie można go zrozumieć, o ile się nie zna głębokiej, nie posiada tej głębokiej wiedzy historycznej. I z drugiej, ekologia jest niezwykle, ja bym powiedział, logiczną nauką. Wymaga matematyki. Tu się wszystko mierzy. Tu nie ma tego, że ktoś wycina, czy nie wycina, rąbie, czy nie rąbie. Prawda? To jest efekt, konkretne dane, konkretne wyniki, rezultaty. I pod tym się można podpisać. W tej chwili każdy ma prawo i każdy może to zrobić. Powiedzieć, jestem zwolennikiem tego, że moją metodą ochrony tej bioróżnorodności, która była tam 10-20 lat temu, która wchodziła w zakres Natury 2000, moją metodą ochrony jest nic nie robić. Proszę bardzo, macie 17 tysięcy hektarów, będziemy obserwowali to, ale również będziecie ponosili odpowiedzialność za to, co się stanie. Z punktu widzenia również i nie tylko poszczególnych gatunków i siedliska, również z punktu emisji dwutlenku węgla do atmosfery, z punktu widzenia ekonomicznego, również kosztów. A myślę, że odpowiedzialność jest tutaj no, konieczna do wyegzekwowania. I druga rzecz, te 2/3, pozostałą część musimy naprawić, bo my wiemy, w jaki sposób to naprawiać i my rzeczywiście odtworzymy to,
co było wyznaczone w ramach Natury 2000 w roku 2007. Panie ministrze, ma pan ze sobą wydawnictwo, które trafiło, jak rozumiem, do rąk uczestników konferencji UNESCO, tak? Tak, to żeśmy przygotowali się oczywiście. No, Polska jest krajem gościnnym, zresztą bardzo się cieszymy z tego. Naprawdę to jest dobra współpraca również z resortem kultury, prawda, bo to jest jednak wspólna działalność. I przygotowaliśmy taką książkę, Puszcza Białowieska, dziedzictwo miejscowej ludności. Ona jest króciutka, ze zdjęciami, gdzie pokazujemy, no, również te zdjęcia, bo zdjęcia nie tak dawno się dopiero zaczęło robić, więc jest dokumentacja zdjęciowa, ale również są zamieszczone mapy. Aktualna i historyczna. Jeszcze w kilkunastu językach świata. Można się z tym zapoznać. Jest to jakby przewodnik dla tych ludzi, którzy mam nadzieję przyjadą 8 lipca do Puszczy Białowieskiej i tam miejscowa ludność i miejscowe organizacje przyjmą tych ludzi, pokażą tą puszczę i wtedy będziemy rzeczywiście mogli powiedzieć, co z tą puszczą dalej, w jaki sposób działać. Puszcza Białowieska to jest wielki skarb polskiego narodu, a Puszcza Białowieska jest również w tej chwili pokazywana jako obiekt, tak jak pan powiedział, no niektórzy uważają, że trzeba wpisać na listę dziedzictwa zagrożonego. No nie, to jest obiekt, to jest przepiękny obiekt, to jest dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Polski i nie pozwolimy się obrażać, tak prawdę powiedziawszy. I z tego też powodu, no będąc niezwykle, no dlatego żeśmy starali się rzeczywiście zorganizować tę sesję, żeby zaprosić tych ludzi, pokazać i jesteśmy do tego przygotowani, żeby rzeczywiście tą Puszczę Białowieską pokazać. Panie ministrze, chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz. A jak pan ocenia postulat, który cały czas jest podnoszony przez organizacje ekologiczne, różne organizacje, że Puszcza Białowieska powinna być w całości parkiem narodowym? I by to zamknęło wszelkie dyskusje, mielibyśmy park narodowy. Panie redaktorze, tylko co jest celem? Co jest celem? Park narodowy, niech pan zauważy, park narodowy pozyskuje w tej chwili teoretycznie więcej drewna nawet, niż lasy zagospodarowane. Te lasy zagospodarowane, które zostały zrobione ręką człowieka. I teraz niech pan zobaczy, w tym Puszczy Białowieskiej są gatunki, które już nie występują, a występują jeszcze na terenie lasów zagospodarowanych. Czego to jest? No, jaki wniosek z tego? Że tam, gdzie jest część zagospodarowana, bioróżnorodność się zwiększa. I to się okazuje, że potrafi być przerzucone na niekorzyść tych, którzy gospodarzą. I jednego już dwóch gatunków, tak prawdę powiedziawszy, nie ma na terenie Parku Narodowego. To są gatunki związane, właśnie gatunki ptaków, które są związane z rozkładającym się drewnem stojącym. No jaki jest wniosek? Ale występują na terenach zagospodarowanych. No trzeba poszerzyć Park Narodowy, żeby zacząć chronić w końcu te gatunki. No ale ochrona, która była ochrona tylko i wyłącznie ochrona czynna, no spowodowała też, że niektóre gatunki ubywają po prostu z tego terenu, dlatego że zmienia się układ środowiskowy. A więc o ile chcemy mieć pełną bioróżnorodność i ta bioróżnorodność została wyznaczona dla Natury 2000, to musimy użytkować. I teraz pan powiedział, zróbmy park narodowy w całym terenie. No to w takim razie zmieniamy sposób zagospodarowania. A w takim razie zaczną nam ginąć również i siedliska, te, które zostały zrobione ręką człowieka. No i giną też gatunki, które są związane z tą działalnością gospodarczą człowieka. Panie redaktorze, Natura 2000 to jest wspaniały instrument, monitoring tego, czy działamy zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. A koncepcja zrównoważonego rozwoju to jest nic innego, jak czyń sobie ziemię poddaną, użytkuj te zasoby przyrodnicze po to, żeby one występowały, żeby wszystkie gatunki, wszystkie siedliska występowały. I taka była Puszcza Białowieska wtedy, kiedy wyznaczaliśmy się ją w ramach sieci Natura 2000. Po 20 latach, kiedy zaprzestano tego sposobu, jakbym powiedział, ochrony, czyli użytkowania, oczywiście się wszystko zmieniło. Mamy w tej chwili miliony metrów sześciennych gnijącego drewna, zanik siedlisk, zanik gatunków, prawda? No i ktoś mówi, no to zróbmy park narodowy. Proszę bardzo, nie mam nic przeciwko temu, tylko od razu powiedzmy, ale kto zniszczył te siedliska, kto za te siedliska w tej chwili zapłaci w stosunku do prawa unijnego? Bo one mają być, one miały być. O ile coś żeśmy zniszczyli, musimy ponieść konsekwencje. I Komisja Europejska jest również o tym informowana. Także zwracam się tu z wielkim apelem do tych wszystkich, którzy no, kontestują nasze poczynania. Mamy w tej chwili 17 tysięcy hektarów i tam sprawdzamy, czy te koncepcje, które mówią nietknięte, to było ręką człowieka i najlepiej obserwować procesy naturalne, jak one się zakończą w stosunku do siedlisk i gatunków, które zostały tam wyznaczone. W tej chwili mogę panu powiedzieć, że to naprawdę ginie i dlatego na 2/3 rozpoczęliśmy proces naprawczy. A tu zwracamy się z wielkim apelem
Polska jest krajem przygotowanym do tego i myślę, że eksperci, czyli członkowie komitetu UNESCO, a więc również i politycy, przyjadą do Białowieży i zobaczą, jaka jest rzeczywiście prawda. I do tego jesteśmy naprawdę świetnie przygotowani, a książeczka również temu służy, jak również cały szereg wydawnictw w języku, w różnych językach jest na to przygotowane. Myślę, że w końcu czas na tą debatę, prawdziwą debatę, prawdziwy dialog, ale w oparciu o konkretną wiedzę, w towarzystwie ludzi, którzy tam gospodarowali i w towarzystwie jednak również i naukowców. Ja chcę powiedzieć, że ekologia, tak jak już powiedziałem, jest nauka. I tych 200 ludzi, którzy tam pracowali, to są ekologowie, to są profesorowie, doktorzy, ludzie, którzy pokończyli studia, którzy są specjalistami od poszczególnych grup roślin, zwierząt, grzybów i procesów. I do tej dyskusji zachęcamy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, serdecznie zapraszam. Naprawdę jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że obrady UNESCO są w Polsce i myślę, że one zakończą się wielkim sukcesem Polski. Naszym gościem był profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Dziękuję jeszcze raz za wizytę w studiu. Dziękuję, z Panem Bogiem, do usłyszenia. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.